drodze do górskiej wioski Lachicz zatrzymujemy się przy wiszącym moście rozpiętym nad rzeką, którą spływają wody z lodowców Wielkiego Kaukazu. Droga zatarasowana przez stado owiec lub krów to dość częste zdarzenie na drogach Zakaukazia. Poruszamy się wąską, górską drogą, wijącą się malowniczo nad głębokim wąwozem, spłynącą w dole rzeką. Lachicz to górska wioska słynąca z rękodzielnictwa, głównie kowali wytwarzających przedmioty z miedzi. Potwierdzeniem tego jest pejzaż wykuty na miedzianej płycie zaraz na początku wsi. W starej części wsi można się poczuć niczym w średniowieczu. W starym meczecie utworzono lokalne muzeum prezentujące wyroby miejscowego rękodzieła. Oczywiście jest też funkcjonujący meczet, w którym wierni mogą się oddawać codziennym modłom. Ozdobiona abstrakcyjnym malowidłem niewielka umywalnia, pozwalająca dokonać ablucji przed udaniem się do meczetu. Wieś jest malowniczo położona wśród gór na wysokości około 800 metrów, nad korytem rzeki prowadzącej wody stopniejących górskich śniegów. Piękne górskie widoki towarzyszą nam też w drodze powrotnej.